wysoko. Dotarła właśnie nad naszą dobromiejską babkę. Odciski, czyli grupa biegaczy z Dobrego Miasta, która powstała 4 lata temu. Pomysł na zorganizowanie zorganizowanego biegania w Dobrym Mieście zrodził się w głowie dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji, pana Zbyszka Wójcika, który, zapraszając do Dobrego Miasta jednego z olimpijczyków polskich, czyli Ryszarda Szparaka, zebrał grupę biegaczy i zaproponował, żeby stworzyć grupę, która pod kierunkiem jakiegoś instruktora, trenera, spotykałaby się regularnie i doskonaliła swoje umiejętności biegacze. No i tak zrodził się ten pomysł. Pan Zbyszek zaproponował to mi. Co prawda nie wyobrażałem sobie sytuacji, że ja, który biegam już 5 lat sam po lasach, bo w zasadzie bieganie długodystansowe to jest bieganie indywidualne, samodzielne, że ja raptem miałbym biegać w grupie, dostosować się do innych, inni mieliby się dostosować do mnie, nie bardzo sobie to wyobrażałem. No ale po długich namowach zgodziłem się spróbować poprowadzić tą grupę. No i tak się zaczęła ta przygoda ze zorganizowanym bieganiem. Później w międzyczasie okazało się, że znowu pan Zbyszek Wójcik zorganizował dla kilku, dla nas z Dobrego Miasta biegaczy takie szkolenie w Spale w ramach takiego kursu na instruktora lekkiej atletyki. Pojechaliśmy z koleżankami, kolegami. Przeżyli przygody życia, można powiedzieć, trenując z polskimi tuzami sportu, Majewskim, Machowskim. Spotykaliśmy nasze 400 metrówki. Uczestniczką kursu była Iga Baugard, która teraz w sztafecie złotej biega z dziewczynami na 4x400. Także przeżycie życia, można powiedzieć. No i później praca w klubie, który z roku na rok zwiększa liczbę członków, zwiększa liczbę kilometrów przebytych, zwiększa liczbę startów, bo członkowie klubu biegają 10-kilometrówki, biegają półmaratony, biegają maratony, a systematycznie spotykamy się w wtorki, czwartki na takim popołudniowym, wieczornym bieganiu, gdzie no, staramy się zaprzyjaźniać, bo bieganie to też jest jakieś nawiązywanie znajomości, przyjaźni. Myślę, że przez te kilka lat ukształtowała się już taka grupa, którzy mają jakiś wspólny cel, mają jakieś wspólne zainteresowanie, jest to bardzo fajne, sympatyczne. I trwa. Zobaczymy, jak będzie dalej, bo rozrastająca się grupa to też są pewne wyzwania następne, bo i organizacyjne, i tak jak widać, mamy już swoje barwy, mamy swoje koszulki, mamy swoje logo. Zaczyna Dobromieszczan być widać w tych barwach na terenie nie tylko Dobrego Miasta, ale są to starty w różnych miejscach Polski, a już chwilami, czasami nasze koszulki pojawiają się poza granicami naszego kraju, co jest, myślę, dla nas takie dosyć sympatyczne, fajne. I dla Dobrego Miasta też jakaś promocja. No myślę, o klubie to tyle. Piękny letni Orlik nie zawsze był taki piękny, dopiero co zakończyła się zima, gdzie po śniegu treningi odbywały się też systematycznie. Co się przepracuje zimą i co się wypracuje zimą, to później efekty przychodzą latem.
fajne buty. Wszystkie treningi, które odbywaliśmy zimą tutaj po śniegu na Orliku, teraz procentują. Klasyk mówi, dla biegania nie ma złej pogody, jest tylko zły ubiór. Teraz z ubiorem nie ma problemu, natomiast zimowe bieganie to po pierwsze ubiór, a po drugie to znalezienie miejsca, gdzie można pobiegać. W dobrym mieście takie miejsca mamy dwa. Po pierwsze Orlik, a po drugie park przy ulicy Zwycięstwa. Widział ten park zimą niejedno. Jak dzieci, po parku, po śnieżku, pobawiły się dzieci śnieżkami, porzucały się śnieżkami, ale przy okazji pobiegały. Wszystko to razem sprawiło, że trening zaliczony i kondycji zimowej troszkę nabraliśmy. Latem Orlik, las, natomiast zimą tak prosto nie było. Czasami trzeba było skorzystać z salki gimnastycznej, na której to oprócz treningów siłowych, rozciągających, skocznościowych, też bawiliśmy się z piłkami lekarskimi, które sprawiały wiele radości, no ale później były też zakwasiki. Czasami udawało się, jak akurat ligi siatkarskiej nie było na dużej sali, że mogliśmy sobie wejść z treningiem na dużą salę i wtedy mogliśmy poszaleć między innymi na skakankach. Wiele radości sprawiły też wyścigi rzędów. Dzieci bawiły się jak pierwszaki albo co najmniej druga klasa szkoły podstawowej.
naturalnym środowiskiem biegacza jest niewątpliwie las. Jesteśmy w tej wyśmienitej, komfortowej sytuacji, że w pobliżu Dobrego Miasta rozciągają się piękne wichrowskie lasy, które zajmują 26 tysięcy hektarów. Można całe życie biegać po tych lasach i nie przebiec wszystkich ścieżek. Oprócz tego, że biegaczom umilają bieganie śpiewające ptaszki, można oczywiście nadziać się na dzika, tudzież innego przebiegającego jelenia. To stwarza też las niesamowite możliwości, jeżeli chodzi o różnorodność treningu, a szczególnie nasze lasy, gdzie mamy piękne podbiegi, ale możemy też puścić się na przełaj poprzez chaszcze, gdzie na pewno taki trening też przyniesie wspaniałe efekty. Niewątpliwie zieleń lasu to też działanie antydepresyjne. Dla nas, żyjących w takim biegu, pędzie, zapracowanych, odreagowanie na ścieżkach leśnych i przebiegnięcie kilku czy kilkunastu kilometrów w pięknych okolicznościach naszej wichrowskiej przyrody, to jest naprawdę najlepsza terapia, jaka może się przydarzyć. Z nami Marcin, który zamienił kierownicę rajdowego samochodu na buty do biegania. I ciekawy jestem dlaczego. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim kontakt z naprawdę wspaniałymi ludźmi
kolejna jak gdyby rywalizacja. Biegamy, trenujemy, spotykamy się. No i tak samo robimy coraz lepsze wyniki. Każdy chce poprawić swój czas. Myślę, że to też sprzyja na co dzień dla lepszej kondycji, lepszego samopoczucia. Wytwarza się endorfina szczęścia. Naprawdę jest tutaj, jeżeli chodzi o ten sport, to same pozytywne rzeczy. No raczej to jest kwestia tylko zmobilizowania się i po prostu wyjścia z domu, wyłączenia telewizora, pokazania się tutaj ze wszystkim. Bardzo ładnie, dziękuję. Cześć, nazywam się Andrzej Jurczak. Biegam niby od zawsze, ale te od zawsze, a teraz to była bardzo długa przerwa. Około 20 paru lat. Zacząłem praktycznie biegać od 50 roku życia. No i mogę powiedzieć, że jestem jakby takim ojcem założycielem klubu Odcisk, bo wraz z Wojtkiem Gajewskim próbowaliśmy zorganizować jakieś stowarzyszenie, jakiś klub biegowy. No a później się zawiązał ten Odcisk i tak jak widzicie tu chyba za mną, parę osób korzysta z tego, biega i to biegają dosyć dobrze. Mamy już spore osiągnięcia. Jak widzicie tutaj ja już taki też trochę z doświadczeniem. Akurat to doświadczenie było takie dosyć bolesne, ale polecam każdemu. Mówią, że tam słyszałem właśnie jak przy takich długich biegach i rozmowach, że bieg to jest medytacja, to jest modlitwa, to różnie o tym mówią. W każdym bądź razie jest to świetna rzecz, którą polecam każdemu. Wybiec rano, posłuchać ptaków, zrelaksować się, rozluźnić. No i cóż mogę dodać? Zapraszam do Odcisków. Może przyjść każdy, pobiegać, potruchtać, pochodzić, bo od tego zaczynamy. Nikt tu nie startuje z wysokiego C. Zaczynamy od podstaw. A możecie się popytać, szczególnie teraz dziewczyn, że te drobne kroczki prowadzą do dużych sukcesów. W zasadzie sukcesem jest każde ukończenie biegu i to jest najważniejsze. Nie liczą się miejsca, nie liczą się czasy, tylko to, że się pobiegło i spotkało się z ludźmi fajnymi, porozmawiało. W dobrym towarzystwie się poprzebywało parę minut czy parę godzin. Dzięki. Cześć, tu Piotrek i Paweł. Jesteśmy w klubie od prawie 3 lat. Właśnie w tym roku zrobiliśmy nasz trzeci maraton warszawski. Dwa wcześniejsze były w Gdańsku. W tym roku udaliśmy się do stolicy.
No i wrażenia, to jak po maratonie. Ciężko, lekko, lekko było. Lekko, ciężko, przyjemnie, trudno. Tak. Ale było fajnie, czas dobry wykręciliśmy, życiówki. 3:24 z małym hakiem. Wbiegliśmy razem na metę. Tak. Cały czas biegliśmy razem, solidarnie, po bliźniaczemu. Tak. Tempo założone utrzymaliśmy, także to co chcieliśmy, wypracowaliśmy. Jest świetnie. Za 2 tygodnie biegniemy pierwszy bieg na 5 km nocny. To jest po lotnisku. Operator kamery będzie z nami. Będzie nas nagrywał. Będzie. Będę w tym czasie w Radziąkowie. A, w Radziąku będzie zdobywał, tak? I bieg będzie o 1 w nocy. 5 km, trzeba 20 minut złamać. To będzie satysfakcja. To znaczy trzeba dogonić lądujący samolot. Tak. No i tyle, no. Zapraszamy wszystkich do klubu, chętnych. I mniej chętnych. Jak widać, nawet po 40 można przebiec maraton. No i nie jeden. Dobra, dziękujemy bardzo. Brawo Piotrek, brawo! Rewelacja, życiówka będzie! Cześć, nazywamy się Renata i Tomasz Warcaba. Jesteśmy biegającym małżeństwem. Ja biegam od 4 lat, a Tomek? Od 6, czyli właściwie od początków klubu Odcisk. Chcieliśmy Was zachęcić do wspólnego biegania, bo taka wspólna pasja mobilizuje, wzajemnie się można dopingować, można wspólnie trenować, no i też dzięki temu możemy nasze dzieci zachęcać poprzez przykład do aktywności fizycznej. Nie, moje bieganie właściwie zaczęło się, troszkę zapromuję inną dyscyplinę, czyli narty biegowe. Właściwie od tego się zaczęło i to jest jakby moja, wydaje się, wiodąca, ale z racji trudnych warunków śniegowych, no, żeby w celu podtrzymania jakiejś tam formy, kondycji, zrodziło się, akurat zgrało to się, powstało z założeniem klubu Odcisk, tak, z biegiem z olimpijczykiem, z panem Szparakiem, no i właściwie kontynuujemy to, tak, no. Grupa się, jak widać, powiększa, ludzie dochodzą, tak, no. Ale z reguły trzon jest jakoś tam ukształtowany. Udało się tak mi też jakby zarazić, jak widać tutaj, moją małżonkę, z czego jestem bardzo, bardzo dumny i szczęśliwy, tak. Jest to też jakaś tam sposób, tak, na wspólne spędzanie czasu, tak, i jakieś tam, no, na pogłębienie też jakichś więzi, tak, także jak najbardziej. Biegamy oprócz tych naszych biegów wtorkowo-czwartkowych, również te wspólne wybiegania, tak, i właściwie, no, robimy to w ostatnim czasie wspólnie, tak, i jestem też z tego jakby bardzo, no, właściwie, no, też jednym moich jakby z ulubionych rodzajów jakichś tam form spędzania czasu i wspólnych treningów, tak, bo możemy sobie wspólnie się zrelaksować, tak, i... No. I bierzemy udział też w zawodach takich lokalnych. Ale również ja pobiegłam pierwszy swój półmaraton, mam nadzieję, że nie ostatni. Tak, tutaj w startach zdecydowanie Renia jest w tej chwili chyba osobą wiodącą, tak, mi troszkę tutaj jakby ciśnienie spadło, tak. No, chociaż... Jakie plany macie na przyszłość? No ja tutaj z akurat reżyserem planujemy wspólny maraton, będziemy się wspierać i mam nadzieję, że uda nam się w przyszłym roku pobiec. I takie lokalne. Ja na razie parcia na maraton takiego nie mam. Prędzej chyba zrobię maraton na nartach biegowych. Ale no, cóż. I może jeszcze powiedzmy, że w naszym klubie jest sporo takich biegających par, małżeństw, ale nie tylko. No i to właśnie jest super pomysł na wspólne spędzanie czasu i wspólną pasję. Także zachęcamy również inne biegające, może na razie nie biegające, ale inne małżeństwa, żeby spróbowały i być może to się okaże, że to jest ta dyscyplina sportu, która będzie odpowiednia. Nie widzę.
Ściasniać? O, jest to. Czekaj. Jest nie wsparcie. No, jest nie wsparcie. No, nie Jak się czujecie? Super! Tak? Okej. Cześć, witam wszystkich. Biegam już ponad 30 lat, ale tak naprawdę zacząłem biegać dopiero jak powstała grupa. Dało mi to pewnego kopa. Cześć, o, kolega właśnie przyszedł się przywitać. Ogólnie fajnie jest, rekordy życiówkę w tamtym roku miałem jesienią, także forma przybywa. Dziękuję, pozdrawiam. Jak tam? Tutaj jest 37. Uwaga! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cześć. Zacząłem biegać około 10 lat temu. Moją pasją był tenis, ale nie lubiłem w zasadzie biegać za bardzo. Ale kiedy doznałem kontuzji, polubiłem bieganie od 10 lat. Biegam regularnie. Biegam półmaratony. Myślę, że na okrągłą rocznicę w przyszłym roku moim marzeniem jest przebiegnięcie maratonu. Jest fajnie. Jest super grupa, z którą się biega. Biegamy już od paru lat. Przybywa nas z roku na rok coraz więcej. Także zachęcamy następne osoby, które mają chęć biegać, do przyłączenia się do naszej grupy. Cześć, pozdrawiam. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my arm. Cześć, nazywam się Tomek, pochodzę z Miłakowa, mieszkam od 12 lat w Dobrym Mieście. 6 lat temu zajarałem się bieganiem i tak moja przygoda trwa do dziś dzień. W tamtym roku stwierdziłem, że bieganie nie kończy się tylko na asfalcie i zacząłem biegać długodystansowo, czyli biegi ultra, ultramaratony.
Mam za sobą już Warnelanda na dystansie 53 km, Garmin Ultra Race'a w terenie górskim na dystansie 85 km z fajnym piątym wynikiem w kategorii wiekowej i bieganie ultra to jest to, co chcę robić, bo uwielbiam naturę i przebywanie w lesie. Cześć, nazywam się Marzena. Swoją przygodę z bieganiem zaczęłam około 4 lat temu. Bieganie daje mi dużo takiej swobody. Mogę się odstresować po pracy siedzącej za biurkiem. Mamy tutaj wspaniałą grupę, która się wspiera. Dopingujemy siebie, razem startujemy w różnych zawodach i razem też wspieramy siebie w różnych sytuacjach trudnych. Dzięki bieganiu też wydaje mi się, że no jestem dużo sprawniejsza fizycznie i moje samopoczucie jest zdecydowanie lepsze. Startowałam w półmaratonach. Marzeniem każdego biegacza jest maraton. Do tego też się z czasem przygotuję. No i polecam, wszystkich zachęcam do biegania, bo sport to zdrowie. Cześć, jestem Rafał. Jestem biegaczem początkującym. Zacząłem biegać 4,5 miesiąca temu. Zawsze marzyłem o maratonie. Przychodzi czas, że człowiek chce je spełnić pomału. W tym roku planuję jeszcze zrobić półmaraton. Na okrągłą 40 na urodziny zamierzam zrobić maraton. Jak mówię, na dzień dzisiejszy przychodzi ten czas, naprawdę człowiek chce iść biegać. On biegnie, nasza nowa, cała grupa, no nie cała, bo część naszej grupy. Z początku nogi bolały strasznie, nie tylko nogi. Teraz wiem, że każdy wynik to jest tylko i wyłącznie głowa, nogi i my sami. Nie ma barier do przeskoczenia. W biegu, jak w życiu, na pewno potrzebny jest dystans do wszystkiego. Nie da się zrobić tego już tak od teraz. W sobotę pierwsze zawody. Zobaczymy, biegnę, aby przebiec spokojnie, zobaczyć jak to jest w grupie, w zawodach. No i zobaczymy, aby do przodu. Dzięki bardzo, pozdrawiam. Yeah.
Cześć, mam na imię Artur, biegam od 2014 roku. Moje pierwsze biegania były bardzo krótkie i mało intensywne, natomiast bardzo mi się to spodobało i biegałem coraz dalej i coraz częściej. Debiutowałem w 2015 roku w biegu ulicznym w Olsztynie na dystansie 10 km. Od tamtej pory biegam coraz częściej, dystanse są coraz dłuższe. Biorę udział w wielu biegach ulicznych. W 2018 roku zdobyłem koronę polskich półmaratonów. Natomiast w roku 2019 przebiegłem maraton w Warszawie. Plany na przyszłość? Kolejny maraton? Być może kiedyś korona półmaratonów. Zachęcam wszystkich do biegania. Pozdrawiam, Artur. Każdy może, trochę lepiej, trochę gorzej. Ja dałem radę, to i wy dacie radę. Uwierzcie w siebie i dawajcie do lasu. Jest mega. Dobra, troszkę. Pięknie to zrobiłeś, proszę pana.